Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy, gdzie w dniu dzisiejszym kolejne dwie grupy zainaugurowały rok akademicki na kierunku Master of Business Administration. Pierwszy zjazd, na który zaprosiliśmy naszych słuchaczy, ma na celu zintegrowanie grupy, ale również poznanie ich oczekiwań względem całego toku studiów, a już za dwa tygodnie zaczynamy pierwsze zajęcia merytoryczne, które potrwają w sumie dwa lata i które zakończą się wręczeniem dyplomów sygnowanych przez naszego amerykańskiego partnera, czyli Franklin University. Od dłuższego czasu myślałem o studiach MBA, rozglądałem się, jednak zawsze brakowało czasu. Kolega, który jest na pierwszym roku, zgłębił wiedzę, w jaki sposób pozyskuje właśnie wiedzę praktyczną i to mnie przekonało do tego, aby w tym roku z Państwem się związać ze studiami MBA na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Moje oczekiwania co do studiów MBA generalnie nastawione są właśnie na wiedzę praktyczną, na ugruntowanie tej wiedzy, poszerzenie tej wiedzy. A też nie ukrywam, że zdobycie nowych kontaktów, możliwość networkingu, która umożliwi nowe kontakty biznesowe. Zdecydowałem się na te studia głównie po to, żeby nabyć wiedzę, która będzie mi niezbędna, żeby stworzyć swój własny biznes, a następnie go rozwinąć, a konkretnie będzie chodziło o przemysł farmaceutyczny. Myślę, że udział w tym programie pozwoli mi trochę poszerzyć horyzonty, przełamać pewne stereotypy, które panują w zakładzie, w którym pracuję. Porównuję to do sytuacji, kiedy zatrudnia się nową osobę w firmie ze świeżym spojrzeniem, z nowymi pomysłami. No i myślę, że uda się to tak, trochę taką hybrydę zrobić, stary pracownik z nowymi pomysłami.